Zaprosiliśmy tutaj Państwa po to, żeby przedstawić naszych kandydatów na listę wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz naszego kandydata na senatora okręgu numer 4. Krótko o liście. Proszę Państwa, nasza lista stworzona jest tylko i wyłącznie z mieszkańców naszego okręgu, z mieszkańców powiatów, które ten okręg tworzą, czyli powiatu Wałbrzyskiego, Świdnickiego, Dzierżoniowskiego, Sądkowickiego i Kłodzkiego. Nie mamy na liście żadnych spadów, nie mamy nikogo, kto by nam był przywieziony tutaj w teczce, jak to w innych ugrupowaniach bywa. Są to tylko znamienici mieszkańcy naszego okręgu, ludzie różnych profesji, fachowcy w tym, co robią. Wydaje mi się, że przyszłość polskiej polityki. Proszę Państwa, jeśli chodzi o listę, Ryszard Petru przedstawił w Warszawie w ostatni piątek, przedstawił naszą jedynkę. Państwo pozwolą, że jeszcze raz zaprezentuję. Jacek Iwanicz. Witam serdecznie. Jacek Iwanicz, świdniczanin od urodzenia, aktualnie dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Świdnicy, nauczyciel chemii. Inicjator projektów w ramach budżetu obywatelskiego Dolnego Osiedla Zawiszu. Dziękuję. Drugą, równie ważną sprawą jest przedstawienie naszego kandydata na wybory do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę Państwa, pozwólcie, że przedstawię Jerzego Franckiewicza. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jerzy Franckiewicz. Jestem urodzony w Świdniczaninem, 54 lata. 20 lat mieszkałem w ulicy Żeromskiego, dzisiaj moi szacowni rodzice tam mieszkają. Jestem żonaty, troje dorosłych dzieci. Od 25 lat prowadzę działalność gospodarczą w Świdnicy, która moim zdaniem osiągnęła w miarę sukces, wyrażający się z tym, że dzisiaj zatrudnia 500 osób w dwóch nowoczesnych firmach, jednej Świdnicy, jednej Żarowej. Mieszkańcy Świdnicy, mieszkańcy powiatu świdnickiego na pewno mnie znają z tego, że jestem bardzo otwarty i wspieram różne inicjatywy charytatywne, jakie w rejonie naszym się pojawiają. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, krótko mówiąc, to jest nowoczesna drużyna, przyszłość polskiego parlamentu.